Grand Swiss się rozkręca, nabiera tempa. Trzy rundy zostały już rozegrane w Rydze, w stolicy Łotwy, a my w trzecie południe się spotykamy, trzeci raz na podsumowaniu wydarzeń wczorajszego dnia. Witam was serdecznie z tej strony Mistrz Fiede Kacper Polok i zapraszam na krótką relację podsumowującą wczorajsze wydarzenia na szachownicach Grand Swiss. Witajcie wszyscy. Którzy już też przywitaliście się Dzień dobry, Fanka, Krystian Danielo, Los, Sycylijczyk, Lech Witam serdecznie, dzień dobry No i cóż, zobaczymy na początek Jakie były wyniki w partiach Polaków <laughs> I króciutko o każdej partii 2 trzy zdania Panowie zremisowali Pojedynek polsko-rosyjski na męskich szachownicach zakończony remisem, zarówno Radek Wojtaszek, jak i Mateusz Bartel podzielili się punktami. Przed rundą wydawało mi się, że, że Radek będzie miał spore szanse powalczyć o zwycięstwo. Troszeczkę wyższy ranking, przeciwnik lata świetności już dawno ma za sobą, ale no Drejew zagrał naprawdę bardzo dobrą partię. Zneutralizował wszystkie Niebezpieczeństwa, jakie Radek mu zgotował, i po dość spokojnym przebiegu partia zakończyła się remisem w okolicach 40 posunięcia. Podobnie było u Mateusza i, e, i Aleksandra. Tam partia rosyjska. E, ogólnie debiut nastawiony na bardzo spokojną grę. Mateuszowi nie udało się niestety uzyskać przewagi po debiucie. No i też w okolicach 40 posunięcia panowie. Podzielili się punktem i zakończyli partię remisem. Za to żadnych remisów nie było w polskich pojedynkach na damskich szachownicach. No a te pojedynki były najbardziej polskie, jak to tylko możliwe. Bo oprócz derbów takiego el-classico polskich szachów kobiecych, można powiedzieć, pojedynku Joli z Moniką, Karina grała z Aliną Kaszlińską, która reprezentuje. Federacji Rosyjską, ale od kilku lat mieszka w Polsce i jest no, bardzo dobrze zintegrowana z polskimi szachistkami. Pierwszy z tych pojedynków Aliny z Kariną był dość taki no, znamienny, gdzie Karina zdecydowała się przejść do gorszej końcówki. Zakładam, że plan był taki, żeby bronić się, bronić i, i w końcu uratować. Pół punktu w tym pojedynku, ale Alina pokazała swoją wyższość, wymanewrowała Karinę i odnotowała zwycięstwo. Zupełnie inny przebieg miała partia Joli z Moniką, i tą właśnie partię Jolanta Zawacka kontra Monika Soczko. Za momentik sobie od początku do końca zobaczymy, przeanalizujemy, znajdziemy kluczowe momenty i zastanowimy się z czego takie błędy mogły wynikać. <laughs> Witam serdecznie szachownicę, Sławomira, GM Solvera, Kostka Przymrozek, dzień dobry, witajcie. No a my cóż, przejdziemy na szachownicę. Jeszcze może słowo o, o partiach panów Mateusza i Radka. No tam nie działo się nic ciekawego, niestety wczoraj nie będziemy tego, tego dzisiaj Oglądać, zresztą jak nazwa relacji wskazuje, to są najciekawsze momenty, a panowie wczoraj bardzo spokojnie, bardzo solidnie, co też jest oczywiście atutem, oczywiście, że tak. Oczywiście wszystkie partie możecie w dowolnej chwili obejrzeć na stronie chess 24 Wszystkie z poprzednich rund są zapisane, można w dowolnej chwili, wedle własnego uznania, te partie sobie powtórzyć. No i cóż, przechodzimy do partii Jolanta Zawadzka i Monika Soćko. Jola rozpoczęła pionkiem królewskim, a Monika na to, jak to zazwyczaj ma w zwyczaju, partia francuska. Oczywiście nie jest to jedyny wybór Moniki. Grywa też karokan. Pamiętam, że kiedyś zdarzało się jej obronę Pirca również stosować, a zawodniczka na takim poziomie pewnie wiele innych debitów również w pojedynczych partiach. Tutaj mieliśmy partię francuską, Jola zdecydowała się na skoczek c3, wariant hmm, klasyczny, na co Monika goniec b4, przechodząc do, do wariantu Winawera. Hmm, I tutaj nastąpiła pierwsza, e, pierwsza niespodziewana rzecz. Ja nie odgadłbym tutaj posunięcia, jakie Jola wykonała. Otóż po prostu zbiła na d5, grając taki opóźniony wariant wymienny w partii francuskiej. Oczywiście wiemy, czym charakteryzuje się wymienny Francuz. Symetryczna struktura pionowa bez słabości po obu stronach. Jest to po prostu wariant, który zazwyczaj prowadzi do pozycji równej, spokojnej i rzadko zdarzają się szybkie rozstrzygnięcia, chyba że remisem w wymiennym Francuzie. No a tu dość szybko zamieszało się na szachownicy. Ale zobaczmy po kolei, jak, jak do tego doszło, bo wiemy, jak do tego doszło, więc powolutku sobie do tego przejdziemy. Najbliższe posunięcia wykonywane bardzo logicznie, po prostu wyprowadzenie lekkich figur. Oczywiście tutaj są pewne niuanse, e, czy goniec na D3, czy goniec na E2, prawda? Skoczek na C6, czy, czy wstrzymanie tego skoczka. Natomiast akurat y, wstrzymanie skoczka z G8 zazwyczaj ma na celu Ustawienie go asymetrycznie do, do białego skoczka. Jeśli biały zagrywa na F3, to czarny skoczek często wychodzi na E7. To jest takie podejście, które ma na celu troszeczkę zachwianie tą, tą całkowitą symetrią. Tutaj oczywiście moglibyśmy zadać sobie pytanie: dlaczego nie ma bicia na d4 w tym momencie, korzystając ze związania skoczka? Otóż dlatego, że nastąpiłoby Hetman E1, skoczek E6 i prawdopodobnie skoczek E5 z atakiem na tego gońca. Nie widać, żeby biały miał natychmiast jakoś czy to odzyskać pionka, czy coś więcej zdobyć, ale te figury czarne stają się w tym momencie no, bardzo e, sparaliżowane, nie współpracują ze sobą, a, a tutaj Hetman wieżona linii F, uciekający pionek. To wszystko mogłoby prowadzić do bardzo, bardzo ciężkich kłopotów Monikę w tym momencie, dlatego na D4 zbić oczywiście nie powinna i nie zbiła. Skoczek z G7 H3, goniec H5, no i też A3 po drugiej stronie. Równe potraktowanie czarnych gońców, białopolowego i czarnopolowego, niech się szanowni państwo gońcowie zdecydują, prawda? Czy chcą bić koczka, czy chcą oddalić się na z góry upatrzoną pozycję. No i jak goniec białopolowy powiedział: Ok, odchodzę, nie ma problemu. Co złego, to nie ja. Tak, czarnopolowy goniec zdecydował się na bicie na b no, i ta struktura pionowa, która tutaj powstaje, ona ma oczywiście minusy. Jak to zazwyczaj, zdublowane pionki mają minusy, ale ona ma też plusy. Podstawowym plusem jest oczywiście otwarcie linii B. Jeden z klasycznych szachistów, który dawno temu grał, nie pamiętam kto dokładnie, ale to myślę, że wy za momencie kto przypomnicie, bo tak, wbrew niektórym opiniom, relacja odbywa się na żywo codziennie. Jeden z tych szachistów powiedział, że im więcej zdublowanych pionków, tym więcej otwartych linii. Nie pamiętam kto, ale jest to ogólnie bardzo mądre i trafne spostrzeżenie. I ta linia B otwarta w tym momencie, za chwilkę w kluczowym momencie partii, będzie odgrywała bardzo ważną rolę. No, o minusach chyba nie trzeba mówić, prawda? Ten pionek C3 czasami w przyszłości. Mógłby mm, być zagrożony. Pole C4 też czasami słabe, ale no właśnie konkrety, prawda? Konkrety rządzą mm, partią. I tutaj Monika w tej pozycji zdecydowała się na. A 4 to w ogóle jest bardzo elegancki ruch mm, ze stworzeniem pola na A3 dla gońca. Ten goniec tutaj będzie za momencik świetnie stał. I Monika zdecydowała się na długą roszadę. Czy to jest decyzja dobra czy zła, to na pewno trudno powiedzieć. To na pewno trudno powiedzieć. Na pewno kontrowersyjna decyzja, na pewno ryzykowna, na pewno dająca tej pozycji taki dodatkowy zastrzyk komplikacji, prawda? Oczywiście, krótką roszadę, czy można by wykonać w tej konkretnej pozycji, niekoniecznie. Chociaż może też nie ma nic złego w tej krótkiej roszadzie, zastanawiałem się, miałem taką, taką myśl, prawda, że po G4 goniec może mieć problem na G6, ale przecież skoczek już jest rozwiązany, więc mógłby po prostu odbić. Więc chyba można by też w tym momencie krótką roszadę wykonać. To w ogóle są ciekawe sytuacje, prawda? Kiedy obie rozszady są dostępne i obie sensowne. Tutaj mamy taką, taką właśnie sytuację. Wybór. Krótkiej roszady byłby na pewno solidniejszy, na pewno spokojniejszy i raczej nie prowadziłby do, do tego, co się za momencik wydarzyło. A co się wydarzyło w długiej roszadzie? No to zobaczmy. Goniec B5 i zaczynają się związania. Pierwsze bardzo nieprzyjemne związanie w tym momencie już no, niesie ze sobą e, trudności dla czarnych. Oczywiście pytanie, czy, czy nie można by zagrać w tym momencie? ruchu A6 jest bardzo zasadne od razu poprosić przeciwniczkę tak jak ona prawda nas prosiła H3 wyprosiła jednego gońca A3 wyprosiła drugiego gońca a co my teraz mamy zrobić z tym i tutaj jest mm, taki bardzo elegancki ruch który taką mam propozycję żebyście wyznaleźli co tutaj może być zagrane w tym momencie bardzo eleganckie posunięcie może nie rzucać się w oczy na pierwszy rzut oka, ale niebezpieczny, groźny ruch. Tak niebezpieczny jak ten kotek na moim kubku. Skoczek E5 padła propozycja. Ze skoczkiem E5 trzeba uważać, bo jednak też mamy tutaj na związaniu Hetmana. Więc raczej na skoczek E5 nie jesteśmy gotowi. Wieża E7 to nastąpi po prostu Hetman, bije E7 i e, może czasami to zafunkcjonować. I w odpowiednim momencie w partii, właśnie będzie wieża E7. Natomiast jeszcze nie tutaj, goniec F1. Prowadziłby do normalnej, spokojnej pozycji, ale też rezygnowałby z przewagi, prawda? Rezygnowałby z tej inicjatywy, z aktywności, którą tutaj białe figury mają okazję przejąć w tym momencie. No, jeszcze dam Wam chwilkę, bo fajnie, jakbyście znaleźli samodzielnie to posunięcie jakby kilka osób tutaj wpadło na ten pomysł. No to podpowiedź, drodzy widzowie, już jedna dobra odpowiedź się trafiła na YouTube. Pozdrawiam serdecznie. Twitch bardziej aktywny, ale jeszcze nie trafił. Ile figur powinno brać udział w ataku? Takie pytanie Wam tutaj zadam pomocnicze. Oczywiście, jak najwięcej figur powinno brać udział w ataku. W idealnej sytuacji, wszystkie, prawda, figury. No i w związku z tym jest łatwiej troszeczkę wpaść na ten pomysł, jaki ruch należy wykonać. I tutaj gratulacje dla Witka z YouTube'a i gratulacje dla Przymrozka z Twitch'a. Goniec a3, oczywiście. Goniec a3, który od razu wzmacnia tutaj ten atak. Zresztą za momencik w partii bardzo podobna sytuacja się wydarzy. No i teraz jeśli nastąpiłoby bicie na b5, to abi na b5 z atakiem na skoczka. Otwarta linia dla wieży. No, a skoczek nie za bardzo ma gdzie odejść, zresztą jest ważnym obrońcą skoczka na E7. Więc tutaj taki elegancki goniec A3 w tym momencie byłby do zagrania. Zresztą w partii po ruchu F6 ruch, no taki, nie można odmówić sensu temu posunięciu, bo jednak odbiera ważne pole białemu skoczkowi na E5. Jednak też dziurawi troszeczkę tą czarną pozycję, ale to jeszcze nie jest wielki błąd, to, to F6 w tym momencie. No i oczywiście Jola wybrała ponownie goniec A3, i już pojawiają się groźby. Jeśli na posunięciu byłby biały, no to po prostu wieża lub goniec bije E7 z zyskiem materialnym. No i w tym momencie Monika popełniła duży błąd, bo zbiła na F3. Przeaczając kombinację, która za momencik się pojawi, powinna w tym momencie zagrać ruch wieża z D na E8, obronić tego skoczka i też przy okazji tutaj zrobić troszeczkę miejsca. Czasami król będzie potrzebował tego odejścia na D8, co za momencik też zobaczymy, bo bardzo, bardzo ciekawa sytuacja w partii się wydarzyła, związana właśnie z tym królem i z niedoborem przestrzeni w jego okolicy. Więc tutaj ruch wieża DE8 jeszcze ratował sytuację. Natomiast pogoniec bije F3, wieża bije, Hetman bije F3. Oczywiście wieża z Hana E8. Teraz nastąpiło łubudu, Nastąpiło w tym momencie. Yy, aczkolwiek, no właśnie, czy było to dobre uderzenie? Yy, no najpierw zobaczymy, co się wydarzyło. A potem pokażę wam sztuczkę. Tak się możemy umówić. Dokładnie tak, Pawle. To jest dokładnie tak samo, jak w turnieju Open. Tutaj również dwie najlepsze zawodniczki w turnieju Grand Swiss awansują do turnieju Pretendentek. Nastąpiło wieża bije 7 Zobaczcie. Wieża Bije 7, oczywiście z skoczkiem nie można zbić, bo jest związanie. Hetmanem nie można zbić, bo goniec by tutaj odbił, więc ta wieża E7 to tak naprawdę nie jest poświęcenie, tylko wymiana, bo zawsze można tutaj po prostu odbić sobie jakość. Zbicie na C6 gońcem. Hetman nie może zbić, bo wtedy zbicie na E7 i, i przewaga materialna białych, więc B bije na C6 i Hetman D3 taki bardzo elegancki ruch wstrzymanie się z biciem wieży na E7. A Hetman grozi matem na A6. Jakbyśmy przestawili tutaj jakiś randomowy ruch, to jest po prostu szach, szach i mat. Mat kończy zazwyczaj partię. Tutaj na pewno skończyłby. Więc trzeba w tym momencie e, uważać, prawda, na tego mata. I w tym momencie dla Moniki był jeszcze e, pewien ratunek. Ruch trudny bardzo do wykonania. Możliwe, że nawet... To może zobaczmy właśnie na to posunięcie jeszcze, które powinno być zagrane. Hetman e8 wydaje mi się, że tutaj byłby najlepszą decyzją. I o co chodzi? Teraz po hetman a6, król d7, goniec bije e7, hetman e7, hetman a7, na końcu jest hetman e2, takie posunięcie. To mniej więcej przed, przed relacją sprawdzałem też z kąpem, więc to jest poprawna droga. I, ale dlaczego ona jest poprawna? Bo teraz zobaczcie, król czarny na D7 stoi bezpiecznie, jest otoczony pionkami, nie ma możliwości zaszachowania go z żadnej strony. A czarny łapie troszeczkę kontrę, prawda? Ten hetman tutaj stwarza groźbę, możliwe, że wieża za momencik zdoła dołączyć. A pionek A owszem, jest naprawdę bardzo szybki. On pędzi po autostradzie i w ogóle. Ale jest wolniejszy niż w tej pozycji, która powstała z partii. W partii Monika wybrała wieża z D na E8 w tym momencie, i wtedy w analogicznym wariancie Hetman A6 szach, król D8, wybicie. Wybicie wieżą. Hetman bije A7. I teraz ten król na D8 stoi gorzej. Jest narażony na tempo, czy to Hetman B8 i otwarcie drogi dla pionka, czy Hetman A8 z atakiem na pionka C6 dodatkowym, czy po prostu może w jakimś wariancie A8 też z szachem, prawda? Może być przemienione w Hetmana, a do tego czarny Hetman, no właśnie, na czerwono tą strzałkę, panie Kacprze. Nie ma perspektywy takiego szybkiego wejścia na tyły. Tutaj Monika zagrała hetman f5, za momencik zobaczymy jak partia przebiegała do samego końca. Ale chciałbym wrócić się jeszcze do tego kluczowego momentu, bo widzimy, że wieża bije e7 jest ciekawym ruchem. Ruchem, który sprawia bardzo duże trudności czarnemu kolorowi. Ale jest lepszy ruch w tej pozycji. Prawdopodobnie nawet jest kilka lepszych ruchów w tej pozycji. No, i pytanie znowu do Was: co byście zagrali w takiej sytuacji? Jaka byłaby Wasza decyzja? Jaki ruch wykonać, żeby było jak najlepiej? Po prostu. <laughs> Sprawdzimy Kacprze, sprawdzimy twoje pytanie. <laughs> Zakładam, że chodzi mm, że chodzi o tą pozycję. I teraz po hetman C5, hetman C2, wieża E1. <laughs> no jest groźba, tak? Wieża E7, król C8, hetman A7. Natomiast tutaj po prostu wieża E8 w tym momencie i to nie będę was oszukiwał, że wpadł na ten pomysł, po prostu silnik mi podpowiedział. Tak, inaczej, tutaj z GM-solverem to bym w dyskusji nie wchodził, bo nie miałbym raczej żadnych szans. Ale wieża E8 i powieża E8 jest Hetman C1 i, i wieczny szach. W taki sposób. Mhm. Dobra, to wrócimy na momencik jeszcze do tego momentu. Nie do tego momentu. Do, do tego momentu. No i, no, i pytanie pytanie do Was, jakie były pomysły? Był pomysł Król, e, Król H1. No, ten ruch nic nie wnosi, tak naprawdę, a, a daje e, czarnemu czas, prawda? Natomiast pojawił się też pomysł A5, i, i to jest ruch prawdopodobnie najlepszy w tej pozycji. Ruch, który cały czas trzyma w szachu czarne figury. Ten nacisk tutaj jest potężny, prawda, wszystko, wszystko, no ten na 5 to akurat może nie mieć znaczenia, ale tutaj, tutaj, A6 za momencik i czarne figury nie mają możliwości rozplątania się z tej sytuacji. I teraz pytanie, czy wieża bije E7 jest dobrą, praktyczną decyzją, czy marsz pionkiem A w tym momencie? Bo ruch wieża bije E7 jest forsowny który wymusza na przeciwniczce określone ruchy, które są wtedy łatwe, prawda? One niekoniecznie są przyjemne do wykonywania, ale są łatwe, wiadomo co trzeba zagrać. Więc czasami lepszą, praktyczną decyzją mm, są takie ruchy spokojne, które odbijają piłeczkę w stronę przeciwnika, czy też przeciwniczki w tym przypadku i co on ma zrobić, prawda? Jeśli nie ma konkretnych ruchów, które przeciwnik musi wykonywać, to jest mu trudniej, tak naprawdę. Jest mu trudniej, bo musi te wszystkie groźby, wszystkie motywy mieć na uwadze. Musi tak zaplanować swój ruch, żeby nic nie podstawić, a jeszcze w miarę możliwości poprawić pozycję. Więc ten ruch A5 tutaj był bardzo elegancki, ale też trudny, bo, bo tak jak też Kacper Piorun na czacie zauważył, że ta obrona ta idealna droga dla czarnych po forsownym wieża bije e7 była bardzo, bardzo trudna. No ale to tak dla Waszego tutaj szachowego smaczku. Taki ruch a5 z planem a6 można było w tej pozycji wykonać. No i cóż, wieża b e7, ten wariant już tutaj omawialiśmy. Wieża d8 troszeczkę niedokładny ruch. I teraz po Hetman A6, wybicie i Hetman F5. I to jest pozycja, no komputer ją ocenia jako, jako wygraną dla białych, ale nie jakoś bardzo wygraną, bo tutaj trzeba no, dokładne ruchy wykonywać, po prostu trzeba tak pomanewrować tymi figurami, żeby uruchomić pionka A. Żeby ten pionek zadecydował. My oczywiście wiemy, mamy świadomość, jak potężna to jest broń. Taki uciekający wolny pionek na linii A. I tutaj faktycznie po prostu przeklikamy sobie te posunięcia, zobaczymy, w jaki sposób Jola zrealizowała tą przewagę. Tutaj nie wszystkie ruchy były komputerowo idealne, nie wszystko było zagrane perfekcyjnie, ale wszystko logicznie. Z, ze strategicznym założeniem, że ten pionek na A. Ma zdecydować, że to jest nasz atut, nasz argument, który sparaliżuje figury Moniki. No i teraz widzimy, że ta wieża na A8, no to jest taka, jakby to delikatnie powiedzieć, pasywna. Jest, o, pasywna. Wieża A4, oczywiście, no z obroną pionka D4. Tego pionka nie chcielibyśmy oddawać. Zwłaszcza, że Hetman z tego pola mógłby atakować naszego najważniejszego pionka. No i tutaj kilka manewrów, kilka posunięć i teraz możemy oczywiście zastanowić się czemu nie można było zbić na A7 piąka ale to myślę, że wszyscy zobaczylibyście w tym momencie mata taką pułapkę jeszcze tutaj na Was zastawiłem w jaki sposób zamatować nie jest to jednoznaczne całkowicie Mógłby ktoś tutaj czasem zaproponować wieża E8 i policzyć, że po król D7 jest Hetman E7 mat, ale uwaga, uwaga, bo tutaj czarny Hetman broni, więc w ten sposób nie można. Ale można zagrać Hetman, e, hetman F8, i teraz jeśli król na B7, to wieża B3 i mat w taki sposób. A jeśli król na D7, to wieża E7 tutaj i mat w taki sposób. Więc na A7 tego pionka nie można było wziąć eee, i partia zakończyła się konsumpcją wieży i nieuchronną promocją w drugiego dodatkowego hetmana. No a niestety czarny hetman w tym momencie nie jest w stanie zrobić wiecznego szacha. Tak to wyglądało dzisiaj, w, wczoraj właściwie w polskich derbach w pojedynku Joli z Moniką. Jola Zawadzka ma w tym momencie dwa punkty, bez porażki, dwa remisy i zwycięstwo i całkiem pozytywną perspektywę na dalszą część turnieju. Monika na pewno jest niezadowolona ze swoich dotychczasowych poczynań, bo przegrała dwie partie, a wygrała tylko jedną, i to z zawodniczką z ostatnim numerem startowym, więc na pewno będzie chciała tutaj jeszcze pokazać się z lepszej strony, pokazać. Kawał solidnych szachów i, i zanotować też cenne zwycięstwa. W innych partiach Polek i w innych partiach Polaków nie działo się zbyt dużo, więc nie będziemy ich dzisiaj oglądać. Ale przygotowałem jeszcze dwa fragmenty z innych partii zawodników reprezentujących inne kraje, które wydały mi się ciekawe i zmuszą was do myślenia. No bo to wy oczywiście będziecie musieli te. Kombinację te posunięcia znaleźć. Pierwszy przykład, pierwsza sytuacja to jest z partii um, Cristobala z Najerem. E, Najera, oczywiście pamiętamy z pierwszej rundy, Matibar był bardzo bliski pokonania tego rosyjskiego zawodnika, niestety nie udało się. No i pan Najer dostał wiatru w żagle e, i wczoraj wygrał bardzo ciekawą partię. Przestawiłem do 78 posunięcia. Tak, partie mogą trwać tak długo 78 ruchów, a jak przemnożymy sobie to przez czas bo w partii w turnieju Open tempo to jest godzina 40 na 40 ruchów plus 50 minut na kolejnych 20 posunięć i 15 minut na dokończenie partii czyli tutaj, będąc w 80 posunięciu prawie, że ile już zawodnicy grali? No, to już zostawiam Waszym obliczeniom, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo długo. I w tym momencie zawodnik grający czarnymi może wygrać tą końcówkę i wygrał, jak, jak widzimy. Ale w jaki sposób? I to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Może nawet nie będę tutaj Was pytał o konkretne ruchy, bo one są też trudne ale bardziej o plan, o ideę, jaką tutaj mógł zastosować zawodnik grający czarnymi, i jednocześnie czego nie musi się obawiać, może takie troszeczkę na opak postawione pytanie. I co wy na to, drodzy widzowie? Nie musi obawiać się Mata ciekawe określenie. Jeśli tego mata nie ma, no to faktycznie nie musi obawiać się mata. Iść po nowego hetmana i musi się bać, czy, czy nie musi się bać mata sycylijczyku. Dobrze kombinujecie. Widać, że gdzieś wam dzwoni, prawda? Gdzieś wam dzwoni ale nie wiadomo w którym kościele, prawda? Tak to pani z przyrody w szkole podstawowej mówiła do, do mojej klasy. Gdzieś ci dzwoni, ale nie wiesz w którym kościele. No tak, wy to już nawet chyba wiecie, nawet w którym, bo dość blisko to dzwoni. Trzeba uruchomić wolniaka oczywiście, że tak. I tutaj naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie, bo no, zawodnik bardzo zmęczony już po kilku długich godzinach gry. Mający dość mało czasu na zegarze zdecydował się na ruch D2. Król bije C6 i wieża C1. Po prostu zobaczcie: po prostu związanie tego gońca stworzenie pionkowi wolnej drogi do, do przemiany i nie boi się tego układu. Trzech białych, mimo wszystko aktywnych figur, w połączeniu z czarnym królem odciętym na bandzie. I okazuje się, że te figury nie są w stanie zrobić naszemu królowi krzywdy. I co nastąpiło dalej? Wieża B5, <coughs> król C6, jedyne. Teraz szach w tą stronę e, powierza. B1, oczywiście wieża może odbić po prostu sobie tego szachującego gońca również z szachem i za momencik cofnąć się na C1. <laughs> Więc nastąpiło wieża B6 podwójny szach, i ogólnie podwójny szach to jest tak właściwie najmocniejszy z motywów taktycznych tak naprawdę. Bo jedyne co można zrobić w sytuacji podwójnego szacha, to uciekać królem. Nie można sobie zbić. Jednej z szachujących figur, bo cały czas mamy szacha od drugiej figury, więc musimy uciekać. To jest jedyny sposób zagrania, jeśli spotkamy się z motywem podwójnego szacha. I król A7, wieża B7 i król A8. Król sobie po prostu na piechotę uciekł do narożnika i koniec. I koniec, po prostu, partia zakończona w tym momencie. Znaczy jeszcze zostały wykonane kilka ruchów, które Wam zaraz pokażę, ale z praktycznego punktu widzenia jest koniec. Mimo, że król jest w rogu, odcięty, mimo, że stoi na polu koloru gońca, którego e, Henrykes tutaj jeszcze miał, to biały jest sparaliżowany, nie jest w stanie zagrozić temu królowi, nie jest w stanie mu dać mata, wiecznego szacha, nic. Piękna sprawa tutaj się wydarzyła, no, i dla pana Jewginia za to wykończenie partii myślę, że należy się porządna okejka. Nastąpiło wieża D7, D1 Hetman. Mamy przewagę jakości w tym momencie po stronie czarnych. Goniec bije w 7 no i na końcu dokładny ruch wieża F1. Likwidacja tego niebezpiecznego pionka, no i realizacja tej końcówki byłaby już naprawdę łatwa. W związku z czym zawodnik grający białymi po prostu się poddał. Witam serdecznie, Mitril. Dzień dobry. Kibicujecie na Jerowi? To dajcie znać ogólnie, dajcie znać drodzy widzowie, komu kibicujecie w tym turnieju? No bo tak, mamy oczywiście Polaków. W turnieju męskim, w turnieju Open jest Mateusz Bartel, Radek Wojtaszek, gra też Darek Świercz, prawda? Polak pod amerykańską flagą, któremu nie wiem jak wy. Ja osobiście kibicuję bardzo serdecznie. Bardzo podoba mi się też gra Iwana Saricza, który ma 2,5 punktu, i wczoraj bardzo dzielnie bronił się i skutecznie bronił się w gorszej pozycji z Fabiano Karłaną. Więc, więc im. No i w turnieju pani mamy oczywiście trzy polki. Mamy Jolę, Monikę i Karinę. Gra też Alina i myślę, że też pewnie wokół, wokół nich wasze tutaj kibicowskie myśli się obracają. Firuzji. No, Firuzja jest ogólnie samodzielnym liderem w tym momencie. Za momencik zerkniemy sobie na Wyniki, właśnie aktualne po trzeciej rundzie, bo już troszeczkę się to zdążyło pomieszać, więc ma to powolutku sens. No, dzisiaj partii Aliny nie będziemy oglądać. Jak w kolejnych rundach wydarzy się tam coś bardzo ciekawego, to, to wtedy, wtedy zerkniemy. Dzisiaj takiego planu nie ma. No dobra, to ostatnia rzecz w takim razie, którą dzisiaj dla Was przygotowałem z partii y, Cori Indich kombinacja Prost, no, czy, czy prosta to się za momencie go każe <laughs> taka pozycja ostatni ruch białego to był król g2 i w tym momencie y, zawodnik grający czarnymi ma bardzo elegancką kombinację do y, przeprowadzenia może bez dodatkowych podpowiedzi po prostu spróbujcie spróbujcie to Samodzielnie wymyślić czarne zaczynają i wygrywają. Bez okularów, tak? Bo nie ubrałem ich po prostu, ale moja wada wzroku na szczęście nie jest tak duża, żebym bez okularów nie widział, prawda? Więc spokojnie mogę was przeczytać i, i też w miarę zobaczyć parę rzeczy na szachownicy. No, to cóż widzowie, wieża B2 jest propozycja, okej, okay, propozycja numer jeden. Czy mamy inne propozycje w tej pozycji? Trudne. Trudne co? Wieża bije F1, to jest druga propozycja. Wieże, za free bierzemy, to jest trzecia propozycja. Tak nie za free, bo to jest e, tak naprawdę jakość do wzięcia, nie cała wieża. Wymiana Hetmanów i trzeba liczyć pionkówkę. No, oczywiście, na pewno warto sprawdzić ruch goniec bije 3 Natomiast tutaj jest pewna no, ukryta groźba. Skoczek biegie 3 z atakiem na Hetmana, i po ruchu Hetman G5 jest taki bardzo nieprzyjemny ruch w postaci E5. No hetmanem to tak średnio można tutaj odbijać, bo, bo czarny jeszcze by w tym momencie e, przegrał, dlatego że król odchodząc na siódmą linię dostaje takiego niespodziewanego szachulca i traci wieżę. Natomiast po odbiciu pionkiem hetman bierze na a5 i to jest pozycja bardzo trudna dla czarnego. Aktywny skoczek, aktywny hetman, król narażony na niebezpieczeństwa tutaj jeszcze w połączeniu z tym pionkiem. Szczerze mówiąc, nie chciałbym być w skórze czarnego w tym momencie. Więc bicie na G3 takie mocno 2 na 10 w tym momencie. Zamiast Hetman bije A5, skoczek E4. Nie można, bo skoczek jest związany panie kostku w tej sytuacji. Skoczek jest związany, więc nie. Ruch, który tutaj został zagrany, i to jeszcze oprócz tego, że ruch jest bardzo dobry, to chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że to był ruch numer 38. Czyli tuż przed kontrolą czasu zawodnik ma świadomość, że wykona jeszcze trzy ruchy i będzie miał dodatkowe 50 minut. Będzie mógł się rozłożyć w fotelu, zaparzyć prawda, spokojnej kawki i na spokojnie, na czyj lub policzyć warianty. Natomiast pan Aleksander Indicz po prostu wziął sprawy w swoje ręce od razu, nie czekał na 40 posunięcie, zobaczył szansę, błyskawicznie podjął decyzję, że wieża f 1 prowadzi go do wygranej pozycji. I teraz po król f 1 goniec G3, FG3, Hetman H1, Król F2, Hetman H2, Król E1, e, jesteśmy już po 40 posunięciu. I tu no już jest komfort, prawda? Jest komfort, że możemy właśnie zrobić to wszystko, co przed momentem opowiedziałem, i policzyć tą piąkówkę. Czy opłaca nam się przejść do końcówki pionkowej, czy nam się nie opłaca? I na pewno zawodnik miał to też na uwadze, wykonując w 38 ruchu kombinację, decydując się na forsowny wariant, bo wiedział, że decyzja kolejna. Kluczowa decyzja o ocenie końcówki pionkowej będzie już w sytuacji, kiedy ma dużo czasu na zegarze i na spokojnie będzie mógł to wszystko sprawdzić, przeliczyć, upewnić się. No i właśnie, jeśli chodzi o tą końcówkę pionkową, to ona niestety nie jest dobra. Ta końcówka niestety nie jest dobra, bo czarny ma tak naprawdę pionka mniej w tej końcówce. Pionek E4 jest pionkiem przewagi, tak naprawdę. Przełomy związane z E5 i odpaleniem wolniaka na linii, e, na linii D będą zawsze groźbą. Natomiast pionek czarnego, no one potykają się o własne nogi w tym momencie. Te pionki nie mają, nie wierzę, że mówię o pionku A, że on nie ma znaczenia, ale tutaj faktycznie on nie ma znaczenia. One, ok, dają zapasowe tempa, co też jest istotne w końcówkach pionkowych, oczywiście, że tak. Natomiast w tej konkretnej pozycji to nie robi różnicy. Przykładowo król e5, król e3 i mógłby tutaj e, czarny wystrzelać się z tych zapasowych temp, ale w końcu musi królem się odsunąć. I na koniec tylko manewr trójkąta i król wchodzi na f4. Biały tą pionkówkę dość łatwo wygrywa. Ale na pionkówkę nie musimy się decydować, bo możemy po prostu wziąć jednego pionka, zaszachować jeszcze raz i wziąć drugiego pionka. Tutaj końcówka pionkowa byłaby już wygrana dla czarnego, bo ma oddalonego wolnego pionka na linii H. Ten pionek odciągnie białego króla, a w tym czasie czarny król będzie sobie tutaj zbierał pioneczki bardzo łatwo, więc ta piąkówka już byłaby dobra dla czarnych natomiast po królu 2 następuje hetman hmm. hetman bije E4 i końcówka hetmańska jest już dość łatwo wygrana, zresztą skończyła się po kolejnych pięciu posunięciach czy to właśnie był zukzwang dla czarnego? tak to był Zugzwang dla czarnego. Mhm. Gdyby czarny nie musiał wykonywać posunięcia, to byłby zadowolony. To by przetrwał prawdopodobnie. Po prostu by mówił, nie wykonuję posunięcia. Czekam, tak? Jak w grach karcianych, czy tam jakichś innych się mówi, czekam. W szachach niestety nie można. To jest dobry przykład, właśnie Zugzwangu, czyli przymusu po polsku. Czarny nie ma wyjścia, musi wykonać złe posunięcie. Jest do tego zmuszony, niestety. Zgadza się. No i tutaj dla pana indicza też należą się brawa za tą elegancką końcówkę, za eleganckie wykończenie partii. To tyle wczoraj. Tyle ciekawych rzeczy się wydarzyło. Niezbyt dużo tak naprawdę. Myślę, że dzisiejsze partie, dzisiejsze pojedynki będą ciekawsze, troszeczkę bardziej emocjonujące. Przypominam wam, że partie startują o godzinie. 13. Za momencik wkleję na czat link, gdzie można te partie oglądać. No a my zobaczmy, jak prezentują się wyniki w poszczególnych grupach po trzech rundach. W turnieju Open Grand Suisse mamy samodzielnego lidera to jest Alireza Firuzja z trzema punktami. Jako jedyny wygrał swoje wszystkie dotychczasowe e, pojedynki. No i na pewno, na pewno będzie chciał ten fotel lidera doprowadzić do, do samego końca, ale pamiętajmy, że nie było jeszcze nawet 1 trzeciej turnieju, więc wszystko przed nami tak naprawdę i tutaj grupa pościgowa z dorobkiem 2,5, nawet zawodnicy, którzy mają 2, nawet tacy, którzy mają 1,5, 1, ale się rozkręcą, zaczną wygrywać. To mają szansę powalczyć o te czołowe lokaty. Radek Wojtaszek w tym momencie z dorobkiem dwóch punktów na 26 miejscu, Mateusz zaledwie jedno oczko, 71 miejsce, ale te różnice są bardzo niewielkie. I zwycięstwo gwarantuje awans o, o wiele, lokat do góry. No, a porażka, niestety, powoduje spadek daleko, daleko w dół. I Grand Swiss kobiet. Tutaj nie mamy samodzielnej liderki. Po dwóch rundach, czyli wcześniej, siedem zawodniczek miało dwa punkty z dwóch, i one wszystkie wczoraj zremisowały. Nawet tutaj na grafice nam się nie zmieściły wszystkie zawodniczki, które mają 2,5. Jest ich troszeczkę więcej niż 5. To pokazuje, jak bardzo ciasno będzie, będzie w tej czołówce. Ale to też tak samo jak w turnieju panów, w turnieju Open. Tak samo tutaj. Jeszcze 8 rund przed nami i, i wszystko może się zmienić. Najwyżej sklasyfikowana z Polek Jola Zawadzka 19 miejsce w tym momencie, Monika 34, Karina 40 i no kibicujemy oczywiście, żeby się to poprawiło. No i zobaczmy z kim grają nasi dzisiaj za moment. Panowie czarnymi będą rozgrywali swoje dzisiejsze partie. Radek Wojtaszek z Maksimem Czigajewiem, który w ostatniej chwili dołączył do turnieju z powodu licznych rezygnacji zawodników. Kilku innych zdecydowało się wziąć udział, między innymi właśnie Rosjanin. Co ciekawe, miałem nawet osobiście okazję kiedyś z Czigajewem zagrać na festiwalu szachowym Krakowa kilka lat temu. Kiedy nie był jeszcze arcymistrzem, oczywiście przegrałem. Natomiast Radek, myślę, że tutaj jest faworytem. Co prawda, czarny kolor utrudnia grę na wygraną, ale myślę, że Radek znajdzie tutaj jakąś ciekawą ideę i, i spróbuje powalczyć o cały punkt. Kibicujemy oczywiście również Mateuszowi, Bartlowi, żeby udało się pierwsze w tym turnieju zwycięstwo zanotować. No i zawodniczki. Jola Zawadzka trafiła na zawodniczkę z Argentyny, niżej notowaną. I na pewno Jola też powalczy, będzie starała się o zwycięstwo. Natomiast zawodniczki, co ciekawe w ogóle zobaczcie, Jola ma więcej punktów bo dwa. I gra z zawodniczką niżej notowaną dobiera przeciwniczkę, a Karina i Monika mając tylko jeden punkt są dobierane do przeciwniczek o wyższym rankingu, więc zadanie przed no tak naprawdę wszystkimi naszymi zawodniczkami jest dzisiaj bardzo trudne, ale kibicujemy, prawda, wierzymy, że będzie to wszystko dla nich pozytywne dzisiaj i kolejne punkty powędrują na ich kątem. Wklejam Wam na czat linki do... Yy, pierwszy link do turnieju męskiego. Pierwszy link do turnieju kobiecego już poszedł. Drugi link do turnieju Open. A nie, czekajcie. No nieważne, w każdym razie dwa linki. Dwa linki w każdym razie, i już sobie znajdziecie, który do czego. O godzinie 13 eee, grają rundę czwartą, więc za, e, za 10 minutek pierwsze posunięcia będą się pokazywały na szachownicach. Zapraszam Was do śledzenia na żywo tych pojedynków, do oglądania partii. A my oczywiście spotykamy się jutro. W samo południe albo dwie minuty po. E, I prześledzimy najważniejsze wydarzenia z partii Polaków. Ciekawe e, sytuacje z innych pojedynków, jeśli takie będą. No a mm, dzisiaj to już tyle. E, witam Cię Pawle na, na YouTubie. Akurat na samą końcóweczkę dołączyłeś. Natomiast pamiętajcie, że te nagrania tutaj na YouTubie zostają na zawsze. Mam nadzieję, zawsze można do nich wrócić. Zawsze można sobie z odtworzenia obejrzeć, przypomnieć. Tak. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę spokojnego weekendu, miłej soboty i do zobaczenia jutro.